Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to jest gra Dark Souls i tutaj kolejny odcinek. I dzisiaj prawdopodobnie cały 25-minutowy odcinek będzie poświęcony eksploracji tej niesamowitej lokalizacji, którą jest Blighttown. I tutaj, jak widzicie, jest po prostu mnóstwo jakichś ścieżek drewnianych, gdzie ja już 55 milionów razy zgubiłem drogę. Także no nie mam zielonego pojęcia. Tutaj widzę jakiś chyba jeszcze skarb. Tak, wiecie co, jakoś sobie do niego dotrę w ten sposób może. I tutaj tak powoli po ścianie. O, i już. I jak to wygląda? Dusza. Świetnie, świetnie. Widzę, że tu opłaca się ryzykować w tej grze. I nie wiem nawet, jak teraz mam wyjść stąd. Może tędy jakoś się przycisnę. Albo po prostu zrobię przewrót tutaj. Okej. Przewrotami też można sobie tutaj nieźle pomagać. I moi drodzy, ja wczytałem sobie grę poprzednią. Jezu, jeszcze jakiś pies tu biegnie do mnie. Nie no, idealnie wręcz, jest idealnie. No ciekaw jestem, jak on tutaj drogę do mnie odnajdzie. Ten kolega. Okej, leci, tylko nie wiem, skąd przyleci. Chyba stąd. Chyba tego psa nie muszę się obawiać, bo on tu chyba nie powinien po schodach wejść za mną. Okej, wiecie co, zamiast czekać na nich, to ja po prostu wyjdę im naprzeciw. Tutaj chyba nie mam co szukać, chyba że są jakieś poukrywane ściany. Nie. Także ja lecę sobie którędyś tu. Dobrze, by łatwo powiedzieć którędyś, tylko którędy. Dobra, on tutaj znalazł do mnie drogę. Muszę go tutaj szybkimi czteroma atakami pokonać. I teraz spróbuję tutaj do tego gościa dojść. Dobra. I chyba skoro on ten dobiegł, to ja też mogę, tylko żebym teraz drogę znalazł. I cały czas muszę uważać, ponieważ tutaj gdzieś też będzie ten pies taki biegający. Tutaj mamy już jakiś gracz. O Jezu, nic tu nie widzę. Słuchajcie, tędy nie wrócę. Muszę jakoś tamtędy przejść. Nie jest dobrze. Nie jest w ogóle dobrze, bo jak wiecie, tutaj się nie da wspinać ani nic z tych rzeczy. Ja zaryzykuję skok tędy, ok? Udało się. Patrzcie, on tutaj się zablokował w ścianie. Biedaczek. Ja sobie cofnę się do któregoś. Jezu, jak dyszy. Któregoś miejsca takiego, żebyśmy wiedzieli, gdzie. O, szybko. Jest, moi drodzy, świetnie, świetnie. Cieszę się, że ten odcinek się tak świetnie tutaj nam zaczął. Ale nie wiem, czy to nie był błąd, ponieważ siadając przy ognisku zregenerowałem wszystkich tutaj przeciwników. Nie wiem, czy pamiętacie o tej opcji. Ja o niej na chwilę zapomniałem i chyba prawdopodobnie będę teraz tego żałować. Tam widzę jakieś zwłoki fajne z sekretem. Pozwolę sobie je tutaj odkryć. Nie wiem za bardzo, jak się do nich dostać, ale myślę, że to nie powinno być trudne. O, tutaj patrzcie, coś pisze. Oho, nie, no pięknie. Okej, udało mi się tutaj zejść na dół. Jest trochę ciasno, ale udało się ich pokonać. I moi drodzy, jest tutaj taka belka. Czy ja po niej przejdę i czy jest warto ryzykować przejście po niej? Zaraz się okaże. Jeszcze tutaj wbiegnę. I tu chyba jakiś. O, jest ten pies. Co on robi? Oj! Nie byle jaki pies, moi drodzy. To jest jakiś miotacz płomieni.
Co to jeszcze tutaj pisze? Spróbuj przebieganie, ok. Widzicie to, Jezu Święty. Oj. Nie, no jeszcze walka na tym moście. O Jezu, o Jezu. Patrzcie, żyję. Dam radę się napić. Dam radę się napić. Poczekam na kolejny ruch tego mostu, chociaż. Może nie. Ach, udało się. Przeszedłem, ale po co ja tu przeszedłem? Wie ktoś to w ogóle? Prawdopodobnie zrobiłem to totalnie po nic. Idealnie, idealnie. Nie widzę tutaj żadnego miejsca, w które mógłbym się udać. O nie, tutaj coś jest. Tylko co? O matko, człowieczeństwo na wprost. Coraz... O Jezu, tutaj zwróćcie uwagę, jakie tu są w ogóle... Po jedno człowieczeństwo, ja tutaj ryzykuję po prostu życiem. Nonsens. Okej, okay, udało się. Jakimś cudem. Teraz nie wiem, czy pamiętacie, ale tam sobie obiecałem jeszcze coś zebrać. Już postaram się... Nie można było od razu tak zrobić. Prawdopodobnie teraz nad tym samym się zastanawiacie, co i ja. Okej, okay, przyszła jeszcze nam się zmierzyć z tą belką. O, świetnie. Niepotrzebna kępa. Spróbuj skok. Skok i gdzie ja niby miałbym doskoczyć? Panie kolego od bardzo inteligentnych podpowiedzi. Okej, okay, udało się przejść. Myślę, że mogę sobie już tędy, chociaż tamtędy też było fajnie. Nie chcę przez ten most iść po raz kolejny. Wracam na górę, tam jest dużo szerzej. Ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, moi mili, że może nie być za ciekawa ta lokalizacja pod względem takim jak wcześniej, ponieważ... Doskonale wiem, że tutaj nic oprócz eksploracji się nie dzieje. Tutaj coś do mnie strzela już. Tutaj jeszcze te psy. To jest masakra jakaś. Zaraz zginę, wiecie. Tak właśnie czułem. Niestety. A jeszcze za mną był masakra, masakra po prostu. Zaraz się wskrzesimy tutaj obok, także to jest największy plus tego bonfire'a, który tutaj sobie odkryliśmy. Dosłownie kilka kroków i ja jestem z powrotem w tym samym miejscu. I tutaj będę mógł sobie swoje dusze odzyskać bez problemu. O. Okej. Okay. Jak ich spróbuję, może... Czemu oni sami siebie nie atakują, co? Okej, okay, może tym razem się uda. Ten pies jest strasznie niebezpieczny. A ten gościu co mógł mi rzucić? Złony prosty miecz. Nie, idealny item, normalnie. Lecimy sobie dalej. Ja tutaj słyszę jeszcze jednego jakiegoś tam krzykacza. Okej, okay, jest. Jeszcze ten gościu z rzutkami. Świetnie, idealnie. Jakby jeszcze było za łatwo, wiecie o co chodzi. Okej, okay.
Dało się świetnie tutaj z nimi rozprawić. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Uwaga na walka dystansowa. No właśnie, bo chodzi o tego kościa z tymi rzutkami. Co to się, kurde, dzieje? Gdzie on biec? Muszę się wrócić, żeby ta trucizna troszkę ze mnie zeszła. O, ktoś gdzieś spadł. Fajnie. Zlokalizujmy sobie tego, kurczę, strzelca wyborowego. Tam jest. Patrzcie, jego ledwo co widać. Jak ja niby miałbym się tam do niego dostać? Tam widzę jakąś drabinkę chyba. O, może tu se spadniemy. Co wy na to? O Jezus, widzicie to? Widzicie to poczwarę? Co to w ogóle jest? Totalnie ta lokalizacja mi nie leży. I cały czas muszę mieć na uwadze, czy ja przypadkiem nie spadam. O, i tam jeszcze ktoś idzie. Tu jest chyba bezpiecznie spaść. Chyba się zdecyduję na to. Okej. Tym samym odkryłem tutaj te zwłoki. Ale drabinki jak nie było, dalej nie ma. O, zwróćcie uwagę, przyszedł nasz kolega. I my tutaj zbliżamy się do jakiegoś czegoś. Co to w ogóle jest? Ja nawet... jakaś ośmiornica, kurczę. Jeszcze tutaj jakieś... Nie wiem, co tu się dzieje, moi drodzy. Jestem normalnie... O, tutaj coś mnie atakowało. Ja nawet go nie zauważyłem. A, bo tutaj... tej drobinki tym bardziej nie zauważyłem. Okej, zrzućmy go. Okej. Rzeczywiście ja tutaj się napiję, żeby nie przypadkiem nie zginąć. Widzicie, ja sam mówiłem, że przy każdej drabinie jest pochodnia, żeby się nie pogubić. A wraz się pogubiłem. Idealnie, nie? Tego czegoś się boję na razie, także tutaj pozwolę sobie to ominąć i pójdę tędy. Może tutaj jakoś coś będzie ciekawszego. Masakra. Blighttown normalnie is coming for you. Jak... O, patrzcie, jest. To on miał te rzutki śmierdzące. Tak. Udało się go pokonać. Coś więcej tu jesteśmy w stanie osiągnąć? Wygląda na to, że nie. Ewentualnie tutaj coś jest. Zwróćcie uwagę, co tu się dzieje w ogóle. Gdzie ja jestem? Gdzie ja w ogóle wlazłem? Jeszcze jakaś inna miejscówka, lokalizacja. O, jaki fajny atak wyszedł. O, zwróćcie uwagę, to jest chyba ta ośmiornica. Co wy na to? Możemy ją chyba bić, nie? Wygląda na to, że nic jej nie robię. Bo tutaj nigdzie indziej nie da się wejść. Jak ja mógłbym ją... Nie mogę jej nawet zniszczyć. Cholera, teraz utknęłem. Idealnie. Zginęła na jeden cios. Czyli to nie był chyba coś... Słaby punkt ogień. Okej, fajnie wiedzieć. Tu coś zwisa. Piromancja, wewnętrzna moc. Jakieś fajne zaklęcie. Od razu sobie je zobaczmy. Piromancja karminy, która ujarzmiła moc płomieni, by wzmocnić swe wnętrze. Na krótko zwiększa siłę wytrzymałość kosztem punktów życia. Fajne, ale czy aby na pewno dobre, ryzykując punkty życia, które tak naprawdę, tam coś pomijam, które tak naprawdę są najważniejszym elementem. Uważaj na grubas.
A, rzeczywiście, patrzcie. Tu się gruby schował. Ze ścianką. O, dobrze, że się obroniłem. O, witam cię. Ojejej. Potężny, potężny jest ten grubas. Okej, okay, udało się go pokonać. A w ogóle co on tu robił? W ogóle gdzie ja jestem? Nie mam zielonego pojęcia. Tutaj jest jeszcze jakaś droga, ale jest to ślepa droga. Tędy można jeszcze gdzieś zejść w ogóle. Nie wiem, czy wy kojarzycie jeszcze te wszystkie przejścia. Ja już się pogubiłem 50 tysięcy razy. Tam coś jeszcze jest. A tutaj co jest? O, tam jest jakaś drabina w ogóle. Ale ona jest urwana. Nie będę ryzykował. Tam widzę jakieś duże, duże światełko. Znaczy światełko. O, widzieliście? Normalnie. Przejdę tędy? Chyba nie, muszę iść naokoło. Tutaj nic nie widzę. Masakra, moi drodzy, to Blighttown normalnie mnie wykończy. Psychicznie nawet, bo tutaj te zagmatwane ścieżki to jest po prostu jakaś masakra. Jeżeli ktoś chce się w tym połapać, to chyba nic innego nie powinien robić, tylko rysować ścieżki z Blighttown. Dół. Dół, ale co dół? Jak myślicie... O, coś tam jest, rzeczywiście na dole. Jak myślicie, wchodzimy w tego foga? Chyba tak. Tu będzie jakiś boss? Nie. Nie, zwróćcie uwagę. Okazało się, że tutaj nie ma żadnego bossa. Wymiana. Jezu, prawie spadłem stąd. Wymiana, ale co wymiana? No stąd już widzimy dno. Zwróćcie uwagę, że tutaj te stelaże drewniane, to wszystko to jest droga na dół, tak? Na dole czeka nas jeszcze ciekawsza zabawa. Ale się cieszymy, nie? Ja się cieszę, bardzo się cieszę. Dobra, tam na dół, wiecie co? Chyba sobie zeskoczę. Najwyżej będę tego żałował. Mam nadzieję, że nie zginę. Okej. Mam bitch! Yeah! Teraz pojęcie bitch nabrało totalnie odmiennego znaczenia. Ale co w związku z tym bitchem? Teraz wam go pokażę, moi drodzy, tylko ja sobie jakoś odnajdę się w tym miejscu, co wy na to? Bo jak widzicie, tutaj nie ma, to jest jakaś ukryta lokacja. Tutaj nie ma do niej nawet drabinki. Musiałem takimi skokami tutaj sobie radzić. Jezu święty, widzicie, co tam, kurczę, w ogóle jest? Co to za... Co to w ogóle... Co to ma być? Jakiś żygający ogniem robak. Okej, okay, moi drodzy, przyszło. Tam widzę kolejnego, ale najpierw zobaczymy sobie tego bicza. Bicz, 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 bicz. Gdzie ten bicz? Bicz. 80. Trochę cienko. Skórzany bicz nie został stworzony z myślą o walce. Jest właściwie bezużyteczny w starciach z opancerzonymi przeciwnikami, ale potrafi nieźle pokiereszować tych, którzy zbroi nie noszą. Moi drodzy, to tak jakby nasi przeciwnicy, oni nie bardzo chyba lubią zbroję, bo takie jakieś golaski. Jeszcze wróćmy sobie do niego. Fizyczne, widzicie, są niższe niż smoczy miecz. Okej, nałóżmy go. Dobra, spróbujmy sobie coś zabić tym biczem, chociażby tego, kurczę, zionącego. Co on robi tym? On tym coś robi w ogóle? Oj, coś robi, powiem wam. Nie, moi drodzy, ja to się zabiję, widzę, szybciej. A może drugim guzikiem?
Atak dosyć szybki, powiem wam. O, fajny obrót. Jednak smoczy miecz to jest moc, moi drodzy. Taki bicz to nie bardzo tutaj. Nie bardzo ma moc. Ale no nic, kontynuujmy sobie. Myślałem, że tu nie ma podłogi. Ej, no mucha. Zmykaj. Tu jest jakieś zejście. O, krótka dosyć ta drabina była. Ojeju, strzela ktoś do mnie. Teraz mnie zatruje. Skąd to nadlatuje? Teraz mnie zatruje, skąd to nadlatuje? Trilililili, ale za mnie raper normalnie. Tam widzę przeciwnika. Ojejku, patrzcie jak fajnie się złożyło. Okej, okay, on jest taki strasznie denerwujący. O, kaptur... aha. Falkion. Wędrowca rzeczy już znamy, moi drodzy, bo to jest to, co ja noszę od samego początku. Jakbyśmy grali inną postacią, to dopiero tutaj mielibyśmy dostęp do tego seta. Za to zdobyliśmy Falkiona. Co on robi? Krótkie zakrzywione ostrze nie zadaje może zbyt głębokich ran, ale pozwala na wyprowadzenie szybkich ciosów. Falkion z łatwością tnie zarówno ciało, jak i lżejsze zbroje. Ciach, 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 ciach. No rzeczywiście szybki ten Falkion. O, i takie fajne coś ma. Ale niestety to jest wciąż tylko 82 obrażeń, moi kochani. Moi kochani, ale normalnie jesteśmy teraz ziomy. Tak was tutaj pieszczę epitetami. Epitetami? Chyba tak się to mówi. Skąd ja mogę wiedzieć? Jestem prostym tutaj tylko rolnikiem. O Jezu, o Jezu. Jezu, jakaś mucha tu jeszcze lata, widzicie? Po prawej jakieś dwie muchy. Jest coś, że to są takie duże muchy, to jeszcze małe. Okej, uleczę się. Ostatnią buteleczka mi zostanie, ale to nic. Co tu krwią jakoś na mnie żygają w ogóle? I co to ma być? Co to ma być? Jakiś kurczy. Okej, na nich jest już dobra metoda, to jest. Pójdźmy sobie dalej tym tropem. Ciekaw jestem, jak daleko tu idziemy, tędy. Jezu, mucha mnie bije. Wszedłem pod pomoc, moi drodzy. Nie jeden, ani również. Muszę na oślep, wiecie co, bo mi tak przeszkadza kamera. Dobra, szybko. Okej, została ostatnia fiolka, muszę jej użyć. I tym oto sposobem chyba doszliśmy na samo dno. Nie mam możliwości zabicia w ogóle tej osy, co to ma być? O Jezus! Zaraz się zatruję. Nie, idealnie. Ja tutaj nie mam już więcej możliwości uleczenia się. Idealnie. Jest po prostu idealnie. Jedyną możliwością jest chyba zjedzenie człowieczeństwa. Ucieknę troszeczkę wyżej od tych much i zjem jedno człowieczeństwo. Widzicie, człowieczeństwo przywraca maksimum punktów. Okej, jedno się udało. O, zawiesiłem się, idealnie. To jest to. Okej. Dobra. Ja tu będę musiał się tymi człowiekami. Czy ja dobrze widziałem tutaj? Ognisko na wprost.
Dobra, ognisko na wprost. Szukajmy tego ogniska. Fajnie by było je tutaj mieć, ponieważ jesteśmy już na samym dnie. I to właśnie jest już dno tej miejscówki Blight Town, moi drodzy. Najlepiej jest po prostu trzymać się. O Jezu, jakaś larwa obrzydliwa tam jest. Nie chcę tam iść. Znowu te kurcze muchy? Może je też uda się jakoś ominąć. Nie podoba mi się totalnie, totalnie. Nie wytrzymam tego. Po prostu te znaki idealnie odzwierciedlają to, co ja mam na myśli. Przedmiot na wprost. Uważaj na truciznę. Nie no, fajnie, fajnie. Ale gdzie to ognisko? Czyżby to była kolejna gra w kotka i myszkę? Dobra, muszę użyć kolejnego człowieczeństwa. Na szczęście mamy ich dużo. Może tutaj myślę, że z przeżyciem nie będzie problemu. Z tego co pamiętam, ostatnio jak tutaj byłem, to była tutaj jakaś wnęka z ogniskiem. Mam nadzieję, że mi się to nie przyśniło tylko. Muszę zabić tą larwę. Szczęście nie jest jakoś wymagająca. Muszę tutaj poszukać tego kanału, w którym będzie ognisko i tam by było idealne miejsce do zakończenia odcinka, moi drodzy. Piromancja, trująca mgła, podarty materiał. Idealnie. Świetnie, pozabijaliśmy. No, zatrucie znowu, co tam. Uważaj na pusty. Zbroja na wprost. I co mi po tobie, jak ja nawet nie mogę w siebie pocelować? Okej, okay, tutaj zbliżamy się do jakiegoś miejsca, które nie wygląda na za przyjemne. A ogniska jak nie było, tak nie ma, moi drodzy. Nie jest dobrze. W ogóle nie jest dobrze. Tutaj jest mnóstwo jeszcze tych jakichś pajęczaków, nie wiem jak to nazwać. Umówmy się, że to są pajęczaki. Taka niepisana umowa między mną a wami. O matko. Okej, okay, udało się ich pokonać. Tu już jeszcze tak ciemno, ja praktycznie nic nie widzę. Także uwierzcie mi, że nie jesteście osamotnieni tutaj w tej kwestii. Ja też nie mam zielonego pojęcia, gdzie idę. Ale mnie przyjarał. Chyba zaraz zginę. Chyba, że użyję mojej super człowieczeńskiej coś tam. Ognisko na wprost. Ale z tymi ogniskami już normalnie denerwujące to jest, wiecie? Bo tutaj niektóre te znaki to jest jeden wielki przewał. Okej, muszę sobie pokonać tego kolesia. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale od 5 minut już biegam w poszukiwaniu ogniska, które rzekomo ma gdzieś tu być. I wszystkie możliwe znaki już mnie tam prowadzą. A ogniska jak nie ma, tak nie ma. Duży odłamek tytanitu. Tutaj. Jezu. Chyba nie znajdę tego ogniska dzisiaj. Tutaj jest jeszcze jakaś góra z jakimś czymś. Okej. Już 11 tysięcy dusz zdobyliśmy tym sposobem, łażeniem takim po prostu po dnie tego kanału. Nawet nie wiem jak to nazwać, bo to chyba jest kanał. I też nie uśmiecha mi się za bardzo, moi drodzy, tego człowieczeństwa tak marnować. Wolałbym sobie po prostu buteleczki Estusa mieć. Ja mógłbym się odtruć, wiecie, ale tutaj za każdym razem, kiedy wejdziemy do tego szlamu,
to on nas zatruwa automatycznie. Także tutaj nic to nie da, jeżeli ja się odtruję. Zwróć uwagę. Pyk, 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 pyk. I on od razu mnie zatruwa. Jedyny plus tego jest taki, że ja powybijałem tutaj większość przeciwników. Jedyne, co pozostało mi, to tylko znaleźć to nieszczęsne ognisko. Och, moi drodzy, udało mi się odnaleźć to ognisko. Było tuż pod moim nosem. Także tutaj sobie przy nim przysiądę. Zregeneruję swoje zdrowie. Zniszczę tą truciznę. Odwrócę pustkę. Okej. Jeszcze tylko wejdę na buteleczki. O. I rozpalę sobie, moi drodzy, to ognisko. Co wy na to? Żeby mieć 10 buteleczek z tego miejsca. Okej, jest idealnie. Tutaj mogę sobie kogoś przyzwać. Tak, to jest jakiś gracz. Zwróćcie uwagę, on też ma hełm gargulca. Okej, moi drodzy, ten odcinek już się strasznie przedłużył, ale jak widzicie, to Blighttown to jest po prostu jedna wielka masakra. Także mam nadzieję, że ogólnie wam się podoba do tej pory. Mam nadzieję, że nie jest nudnawo. I staram się tutaj... Mroczny duch Melnex. O, moi drodzy. Moi drodzy. Jakiś Melnex nas atakuje. Ja sobie muszę tego Melnexa chyba zabić. Tylko gdzie on jest? Okej. Dobra, moi drodzy, ja się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Widzimy się w kolejnym odcinku, bo tutaj jakiś duch mnie zaatakował, także prawdopodobnie już to przeniosę na kolejny odcinek, o ile znajdę tego ducha. Okej, trzymajcie się, pozdrawiam was.